Jeden z najgorszych dni w życiu Wybickiego miał miejsce 17 września 1775 roku, gdy umiera jego żona Kunegunda Drwęska. Starsza od niego aż o 17 lat, była w zaawansowanej ciąży i odeszła z tego świata wraz z nienarodzonym dzieckiem. W swoich pamiętnikach Wybicki opisuje wszystko bardzo lakonicznie, ale podkreślał, że łzom nie było końca, a samo wydarzenie określił mianem okropnego. Zresztą nie ma się co dziwić, zważywszy, że łączyły go z żoną względy miłosne, a nie chociażby majątek, którego zresztą i tak Kunegunda za bardzo nie posiadała. Wybickiemu nie przeszkodził nawet brak akceptacji tego związku ze strony jego matki, która ostatecznie i tak pogodziła się z nimi. Niestety, koniec małżeństwa był nagły i niespodziewany. Zmarłą Kunegundę pochowano tu w Gołańczy, w podziemiach kaplicy kościoła Bernardynów. Ale to nie kończyło rodzinnych tragedii Wybickiego. Niedługo po tym umiera jego matka, ponoć tak mocno dotknięta śmiercią tej początkowo niechcianej synowej. Wybicki, może żeby odejść myślami od tego wszystkiego, zajął się pracą, czyli w jego przypadku polityką. Większość czasu spędza w Warszawie, zajmując się reformami kraju. Niestety, 5 lat później poniósł osobliwą porażkę na tym polu, gdy kodeks praw Andrzeja Zamoyskiego pod jego redakcją został odrzucony przez Sejm. Tym razem po kolejnym niepowodzeniu znów Wybicki odchodzi myślami gdzie indziej, w stronę rodziny. Wełna była szczęśliwym miejscem dla Wybickiego. W 1773 roku tutaj po raz pierwszy spotkał Esterę Kowalską, wychowywaną przez właściciela tego majątku, a jej wuja Franciszka Roztworowskiego. Później, już po śmierci pierwszej żony, to Estera stała się obiektem jego starań o rękę. W tym pałacu Roztworowskich, który niegdyś wyglądał zupełnie inaczej, mieszkała właśnie Estera i zapewne w nim widywała się z Józefem Wybickim. Można też snuć przypuszczenie, że to tu rozmawiali o swoim ślubie, który odbył się 11 września 1780 roku w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie. Świątynia, w której się pobrali, zachowała się niemal w idealnym stanie. Drewniana konstrukcja, związany z tym specyficzny zapach oraz fakt zawarcia małżeństwa przez Wybickiego z Esterą w tym kościele tworzy osobliwy klimat. Jednak to nie jedyna świątynia w tej okolicy, którą można łączyć z autorem hymnu narodowego. Niecałe 3 kilometry dalej, w Parkowie, znajduje się kościół o owalnym kształcie. Nie dość, że forma niniejszego obiektu będzie jeszcze pewnym wzorem do naśladowania, to jest on symbolem zaufania, jakim darzył Wybickiego pan tamtejszego majątku Franciszek Roztworowski. Mianowicie w 1781 roku umierający wuj Estery miał zlecić Wybickiemu dokończenie budowy kościoła w Parkowie, którą Roztworowski zapoczątkował i kontynuował aż do śmierci. Zawarty ślub Wybickiego w Wełnie rozpoczął nowy rozdział w jego życiu, który jak się okaże później trwał niemal 42 lata. Co ciekawe, gdy w pewnym momencie znalazł się on na życiowym zakręcie, wracał myślami właśnie do Wełny.
uwieczniając ten motyw w swoim wierszu. Gdy nieodzowne nieba wyroki skazały ludzi na troski, zmartwienia, co cieszyć może, gdy smutek głęboki, jeżeli nie lubę wspomnienia? Gdy skutkiem obcej przemocy znikła Polska na północy, cóż cieszy ojczyzny synów, chwalebnych wspomnienie czynów? Z jakimś czuciem starzec siwy pod lat ciężarem zgarbiony wspomina wiek już spędzony, gdzie życie pędził szczęśliwy? Ten, co stracił wolność miłą w podziemnych lochach więzienia, skonałby pod zmartwień siłą, gdyby nie lubę wspomnienia. Tak, gdy w smutkach zamyślony pod nieszczęść padam brzemieniem, cieszę mój umysł strapiony wełny lubym wspomnieniem.